Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy księgę Apokalipsy Świętego Jana. Dzisiaj sięgać będziemy do pierwszego rozdziału, do fragmentu pierwszego rozdziału tej księgi, a tytuł tego studium biblijnego to Pośród Świeczników. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego biorąc się udział Ewa, Mariusz, Leszek. Ja mam na imię Mariusz. Zanim rozpoczniemy wspólne rozważanie, chciałbym, żebyśmy też się pomodlili. Nasz łaskawy Panie Boże, dałeś nam obietnicę, że będziemy Ciebie szukać, znajdziemy Ciebie, będziemy szukali także. Zrozumienia twojego słowa a ty nam się objawisz a twój duch święty będzie naszym przewodnikiem w prawdzie prosimy cię aby rzeczywiście abyś odsłonił nam tą księgę pełną tajemnic pełną symboli aby stała się dla nas właśnie apokalipsą objawieniem ciebie twojego charakteru i twojego wielkiego planu zbawienia wobec każdego i każdej z nas bądź z nami podczas tego studium Prośmy Ciebie o to przez imię naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Skoro rozważamy pierwszy rozdział Apokalipsy, to mamy świadomość tego, że jest to taki rozdział, który nas wprowadza w cały ten klimat wizji, którą ma apostoł Jan. Jednym z takich ważnych tekstów Pisma Świętego, wypowiedzi, które są w Apokalipsie, to taka zachęta, taki apel. A brzmią te słowa: Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Kiedy te słowa rozważałem w tym tygodniu, to miałem takie przekonanie, że to, co się znajduje w Apokalipsie, jest dla wszystkich. Tak jak my wszyscy mamy uszy do słuchania. To jest taki uniwersalny przekaz, ale rzeczywiście trzeba się w to wsłuchać, trzeba to zrobić należycie. I mam nadzieję, że właśnie w modlitwie. Sięgając głęboko do Słowa Bożego, będziemy mogli odszukać te niezwykłe prawdy, to przesłanie, które Jezus Chrystus objawił Janowi. A w ogóle, kiedy mówimy o tym przesłaniu, w jakich okolicznościach się to stało, że mówimy o wizji Jana w tej księdze? Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Tutaj jest powiedziane, kto jest autorem tego przekazu. Jan, w jakich był okolicznościach, uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Tutaj mowa o ucisku. O tym, że coś się z nim takiego dzieje, że nie jest w komfortowej sytuacji, ale też jest mowa o tym, gdzie się znajduje. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego. Czyli bardzo wiele informacji na temat położenia, w jakim apostoł Jan się znajdował. Był zesłany na wyspę Patmos, była to kolonia karna, rzymska kolonia karna, i z samego tego przekazu widzimy, że Cierpiał, przechodził y, niedogodności różne związane konkretnie z tym, w co wierzył z zwiastowaniem Jezusa Chrystusa. Czy w ogóle zrobił coś złego, czy mi zasłużył sobie na to, żeby zostać w taki sposób ukarany? Czy w jakim sensie tak, dlatego że w ten moment, kiedy już a, chrześcijanie odmawiali, odmawiali a, uczestnictwa w kulcie cesarza Wcześniej widzimy w księgach, chociażby w Ewangeliach, że cesarstwo w jakiś sposób chroni nawet apostołów czy chrześcijan przed y, Żydami. Tutaj coś zmieniło się bardzo gwałtownie. Jest to moment, kiedy chrześcijanie zrozumieli, że wierząc w Chrystusa nie mogą brać udziału w kulcie cesarza, i prawdopodobnie z tego, z tego powodu Jan i wielu chrześcijan znalazło się w konflikcie z władzą. Y, Cesarza, dlatego że nie oddanie czci boskiej cesarzowi, nie nazwanie go panem, było bardzo poważnym przestępstwem. No dla władzy, na pewno. Ale z drugiej strony, kiedy tak patrzymy z, ze strony Jana, to chyba mógł mieć poczucie, że nikogo nie skrzywdził. Nawet mógł mieć znacznie lepsze samopoczucie, bo nie tylko nie krzywdził, ale też zwiastował tą dobrą nowinę, czyli niósł taką nadzieję dla ludzi i robił naprawdę niezwykłe, dobre rzeczy, bo chodziło o zbawienie tych, do których docierał. Więc mógł się tutaj spodziewać, że robiąc tak dobrze, będzie miał dobrze. Są takie historie w Piśmie Świętym, znane historie, gdzie jedyną, jakby jedyną winą ludzi, którzy ponosili cierpienie, było to, że byli wierni Bogu. Przypomnę Józefa, chociażby Józef, który jest w więzieniu w Egipcie. Faktycznie niczego złego nie zrobił, znalazł się w bardzo trudnych warunkach. Mamy inną księgę apokaliptyczną, księgę Daniela. Mamy Daniela, jego towarzyszy. Nic złego nie zrobili, oprócz tego, że chcieli czcić tylko i wyłącznie jedynego, prawdziwego Boga. A jednak, a jednak cierpieli, jednak byli więzieni. A jak się z tym czuli? To tak do końca nie wiemy, ale widzimy, że wychodzili z tego zwycięsko. Można jeszcze wspomnieć chociażby Szczepana który za to, że tak, a nie inaczej żył, zwiastował Jezusa Chrystusa, za to, że uwierzył w Jezusa Chrystusa, został zgładzony, ukamienowany. Mówimy o Janie, który, tak jak wiemy, był apostołem miłości, czyli zwiastował dobro, żył tak, jak zwiastował, i spotkało go coś takiego. I czasami, jak są takie sytuacje w życiu, trudno zrozumieć, dlaczego tak jest. Jednak Jan, Chyba nie doszedł do takich wniosków. Znaczy, tak, zadawałem kilka razy to pytanie, bo myślę, jestem taki przekonany wręcz, że nie jest łatwo znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy cierpimy, szczególnie kiedy nie zasłużyliśmy sobie na takie traktowania. Natomiast patrzę na Jana i na postacie, które były wymienione. Jak na osoby, które ufały Bogu mimo wszystko, prawda? W tych okolicznościach nie zachwiały się. Ja czasami nie wiem, dlaczego coś się dzieje, ale ufam, że Bóg wie. Ktoś to kontroluje. I Jan chyba właśnie taką postawę zachował. I zresztą nie tylko taką postawę zachował. Bóg mu dał konkretne argumenty, które pokazały, że los, niby ten najgorszy, był sytuacją, w której doznał niezwykłego przywileju, bo objawienie, które miał, było czymś naprawdę niebywałym. Ale idźmy dalej. Kiedy spoglądamy na. Ten opis uwięzienia Jana i czytamy o tym, że otrzymuje pewną wizję. Wspomniany jest też konkretny czas, konkretne okoliczności. Kiedy to się w ogóle wydarzyło dla niego? Może w odpowiedzi na to twoje pytanie przeczytam z, pierwsze, z tego pierwszego rozdziału, werset dziesiąty. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem ze sobą głos potężny, jakby trąby, która mu który mówił. A więc w Dzień Pański się to wydarzyło. W Dzień Pański, no to, jak czytamy to w Księdze Mojżeszowej, chodzi o sabat, Ten dzień, którym Bóg stworzył, i żeby na pamiątkę tego, że stworzył cały ten świat. I właśnie w taki dniu odpocznienia dostaje Jan swoją wizję. Kwestia dyskusyjna, być może, bo są takie przynajmniej trzy interpretacje tego tekstu. Spotkałem się z wyjaśnieniem, że Dzień Pański to chrześcijańska niedziela, prawda? Aczkolwiek w tamtych czasach nosiła jeszcze niedziela takiego tytułu biorąc też pod uwagę inne teksty Nowego Testamentu, przed lista apostoła Piotra czy list Pawła do Tesaloniczan, tam też występuje słowo słowa dzień pański w odniesieniu do paruzji Chrystusa do powtórnego przyjścia Chrystusa. Aczkolwiek, przykład który ja posiadam, Biblia w przekładzie Piotra Zaręby tą kwestię różnicuje. Dzień paruzji i u Piotra i u Pawła w liście są nazwany jest Dniem Pana, a właśnie w tym tekście, w dziesiątym wersecie apokalipsy, mowa jest o dniu pańskim, a więc jest pewne zróżnicowanie. Dzień Pana to, to paruzja, to powtórne przyjście Chrystusa, ale właśnie tutaj w tym tekście mowa jest o dniu pańskim przez analogię biblijną wiem, że jest to właśnie siódmy dzień tygodnia, chrześcijańska sobota. No, zacząłem od słów, które mówiły: Kto ma uszy, niechaj słucha. To taka zachęta do uważnego słuchania. Rzeczywiście, kiedyś czytałem Biblię, ale w przekładzie na no, tej Biblii tysiąclecia i tam pod tymi słowami jest króciutki odnośnik to jest niedziela. No, ale rzeczywiście, to jest z perspektywy nauczania Biblii takim raczej pobożnym życzeniem, oczekiwaniem. Sam Jezus Chrystus powiedział, że jest Panem Sabatu. I w odniesieniu do żadnego dnia świętego tak nie powiedział, więc, więc widzimy, że apostoł Paweł ma szczególny sabat, ale szczególny sabbat, bo też widzi, Jan. przepraszam, Jan, bo też widzi postać Jezusa Chrystusa, tego, którego tak bardzo kochał, gdy mieli okazję jeszcze przebywać na tej ziemi razem. Jaką postać widzi Jan? Jan w swojej wizji, kiedy usłyszał głos, obrócił się i zobaczył. I tutaj warto przeczytać z 13 wersetu tego pierwszego rozdziału, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę, do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego, i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy. Jego jakby płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu z piecu, w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakoby szum wielu wód. Takie opisy podobne już znajdujemy w Biblii i tyczą się wizji Boga. Jest ten ulubiony też zwrot apostoła, który używa apostoł Jan, który też używa Chrystus, Syn Człowieczy. Prawda? Jezus często się określa mianem Syna Człowieczego, ale ta, ten obraz Jezusa ewangeliczny jest zupełnie inny niż ten obraz w Apokalipsie. Tu jest właśnie ten Jezus zwycięski, zmartwychwstały, pełen, pełen chwały, a przypomina również yy, są tu pewne też ukazane atrybuty, atrybuty boskie Jezusa. Jest to opis Jezusa podobny do tego, kiedy jest mowa o Bogu z Księgi Daniela. Jego włosy śnieżno-białe, jak wełna oczy, jak płomień ognisty. Dalej jest mowa o tym, że w prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To jest syn człowieczy, który przechadza się pośród siedmiu świeczników. Tak jak będziemy mówić, które symbolizują te siedem zborów, do których jest skierowane poselstwo. I jest między tymi świecznikami jest to nawiązanie do tej służby w świątyni izraelskiej, kiedy kapłan. Pilnował tych świeczników, aby płomień ciągle się palił, zaopatrywał je, troszczył się o nie. W sumie taka troska Jezusa pokazana o tych, którzy są tutaj na ziemi, którzy są Jego dziećmi. Troszczy się, zajmuje się, cały czas ma ich w swojej pieczy. Kiedy mówimy o tych siedmiu świecznikach, pośród których Pan Jezus się gdzieś tam przechadza. To też jest wyjaśnione w samym tym pierwszym rozdziale. Jest powiedziane, że te siedem świeczników to jest siedem zborów. I myślę, że dla samego Jana, bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli też z jego perspektywy, jak on to może odbierać. Jest na wyspie Patmos, odizolowany od ludzi. Dochodzą do niego informacje, które no, są niepokojące. Z kościołem coś się złego dzieje. Jest atakowany, prześladowany, i on nie wie, w jakim to kierunku idzie. I nagle widzi pana Jezusa, w chwale, w mocy. Władny naprawdę rządzić wszystkim na tej ziemi, i on spaceruje koło siedmiu zborów. no, wiecie, no nie ma większego zabezpieczenia dla, dla ludzi jak obecność Pana Jezusa. Dzisiaj nie będziemy rozważali historii tych wszystkich zborów, no, wspomnijmy o jednym. A, ale, ale wiemy, że te zbory są bardzo różne. Ale Pan Jezus jest bliski wszystkich ludzi i, i, i daje im szansę zmiany życia, poprawy. Jest źródłem siły, mocy, mądrości. Coś niezwykłego. Jan daleko może spać spokojnie, że Kościół czy te zbory, o których myśli, są naprawdę w dobrych rękach, a Jezus jest blisko. Nawet jeżeli on jest daleko, to Jezus jest blisko. To jest też ciekawy obraz Pana Boga jako taki, bo te pierwsze wiersze Apokalipsy, które ukazują Pana Boga. Pokazują Pana Boga takiego odległego. Bóg jest transcendentny, gdzieś daleko. Zobaczcie, jak to poselstwo przychodzi. Ono przychodzi od Pana Boga do Jezusa Chrystusa. Jezus przekazuje je Aniołowi. Anioł przekazuje Janowi, a Jan dopiero siedmiu zborom. Czyli ta odległość od zborów do Pana Boga jest bardzo, jest bardzo daleka. A z drugiej strony ten obraz właśnie Jezusa pokazuje tego Boga, który jest z nami. Bóg z nami. Nazwą go Immanuel, czyli Bóg z nami. On się przechadza. Tutaj czytaliśmy wcześniej, że to jest ten, który nas umiłował i który odkupił nas za cenę swojej własnej krwi. Czyli Bóg transcendenty, z jednej strony gdzieś daleki, nieogarnięty, ale z drugiej strony tak bardzo bliski nam, że on przechadza się pośród tych siedmiu świeczników. On dogląda, troszczy się. O swój Kościół, bo przecież jest to symbol pełni Kościoła. Może warto tutaj właśnie to podkreślić, że Jezus jest właśnie ten Bóg z nami, nie? No a jakie wrażenie może na Janie wywierać przekaz, który mówi, że ten właśnie Jezus, no mówimy Jezus bezpośrednio, bo nieco dalej jest powiedziane, że to jest ten, który był umarły, a ożył, więc tutaj identyfikacja jest bardzo jednoznaczna. Ale jeżeli jest powiedziane, że On w swoje ręce trzyma siedem gwiazd, a tych siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, jak mógł się czuć Jan? Co mógł zrozumieć? W jaki sposób znaleźć spokój, kiedy zobaczył Jezusa w takim charakterze? To, co się działo, mogło napawać go wielką troską, ale z drugiej strony, jeżeli otrzymał takie zapewnienie, że to nie na nim leży, ta cała troska, tylko jest ktoś, kto trzymał to w swojej ręce i to w taki szczególny sposób, to naprawdę mogło napawać spokojem, szczególnie w tych warunkach, kiedy praktycznie nie mógł nic zrobić. Ale może jeszcze werset 17. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I to jest jeszcze cudowne zapewnienie. Przede wszystkim nie ma się bać, i tutaj takie odniesienia. Jam jest pierwszy i ostatni. Czyli Jam jest, znowu, to jest, to jest imię Boga. Pierwszy i ostatni to ten, który rozpoczął i on zakończy, i wszystko jest w jego ręku. Oprócz tego, tego symbolu, że trzyma w swoim ręku wszystko, to jeszcze takie zapewnienie, że on jest tym, który rozpoczął i dokończy. I Jan praktycznie, bez względu na okoliczności, nie musi się martwić o to wszystko. Jest to ogromne dla nas pocieszenie, kiedy dużo problemów zwala nam się na głowę i możemy nie widzieć tego, że Bóg jest w jakiś sposób z nami, bo tutaj coś się stało, zaraz następne, bo te nieszczęścia tu lubią chodzić parami, jak to się mówi, wręcz. A tutaj właśnie ta wspaniała wizja, że bez względu na to, jak my możemy patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, to Bóg i tak jest i robi swoją robotę. Czyli to, co robi wszystko to, żebyśmy mogli być zbawieni. Tak, a więc jestem w zboże w takim, jakim jestem. Ale mam przekonanie, że Jezus, no załóżmy, posyła tam swojego Anioła, który wykonuje jego pracę dla Niego, dla nas. Albo gdybyśmy patrzyli na tych, tych, tych aniołów, jako na takich przywódców tych kościołów, to zobaczcie, jakże trudno być w czasach prześladowań przywódcą Kościoła, bo na przywódcach najczęściej jest te, 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 to ostrze nienawiści i prześladowań skierowane, ale oni są w prawie ręce Jezusa Chrystusa. No nie ma bezpieczniejszego miejsca. Nie ma lepszej sytuacji. nie? I, i te słowa, gdzie Pan Jezus mówi, znam was. Jakie dla Was to robi to wrażenie, gdy słyszycie. No właśnie z ust Boga. Znam Cię. To jest pozytywna wiadomość, czy negatywna? Kiedy Pan Bóg mówi, że nas zna, to nas naprawdę zna. Kiedy my mówimy, że znamy ludzi albo że znamy Boga, no z tym może być różnie, prawda? nam ja się zdaje, że, że kogoś znamy lub Pana Boga znamy. Bóg, Bóg, ma, Bóg ma wszechwiedzę. Powiedziane jest też o Jezusie bardzo często, że on nie musiał mieć świadectwa o, o innych ludziach, ponieważ... Wiedział, co dokładnie jest gdzieś tam w sercu człowieka. I w tym sensie Pan Bóg nas zna, zna nasze serca, zna nasze najgłębsze motywacje, wie dlaczego tak działamy, a nie w inny sposób, chociaż ludzie często po naszych czynach no, w inny sposób nas oceniają. Więc Pan Bóg zna nas najlepiej. Ale myślę, że to nie tylko do tego odnosi się, ale też do tego, że znam Cię w jakiś sposób. Świadczy o tym, że zabezpiecza, zabezpiecza. nas. Bo nie tylko zna nas dla samej wiedzy, żeby wiedzieć o nas, ale z taką wręcz czułością mówi o tym, że będzie dobrze. No I to jest ważne. Kiedy patrzymy na cierpienia ludzi, czasami słyszymy tak. Nikt o mnie nie myśli. Jestem sam. Nikt mnie nie rozumie. A ja dostaję zupełnie inną informację, Bóg nas naprawdę zna, zna moje położenie. To nie jest tak, że on jest nieświadomy. Mi się przypominają słowa, które nawiązują do tych dramatycznych chwil, kiedy Izraelici byli dręczeni w Egipcie i Bóg mówi do Mojżesza: napatrzyłem się na niedolę mego ludu. Przecież płakali, cierpieli z powodu nadmiernej pracy, ale Bóg mówi: Ja to wszystko widzę. Ty idź ich stamtąd wyprowadź. I ta wiedza Boga mnie uspokaja. Jest ktoś, kto panuje nad sytuacją, kto ma wiedzę, pełną wiedzę, kto trzyma swoich w swojej prawicy, kto jest blisko, przechadza się pośród nich. I jeszcze raz powtarzam, bez względu na to, jakie te zbory są, Jezus nie odpuszcza, tylko naprawdę ma świadomość tego, że jeżeli cokolwiek ma się w tym zborze wydarzyć dobrego, jeżeli te zbory mają przetrwać, to tylko przez Jego obecność wśród nich. I, i, I w tej całej społeczności, jaką jest Kościół. W nas jest organicznie coś takiego, że my nie chcemy przechodzić trudnych sytuacji, cierpień, takich y, niedobrych momentów, jak chociażby u Jana. Ale zauważmy, że właśnie w takiej sytuacji Jan otrzymał coś szczególnego i być może doświadczył y, Jezusa, obecności Boga w taki sposób, jak w innych, w takich dogodnych sytuacjach tego nie doświadczam, to może też nam dawać takie pocieszenie bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale szczególnie w tych takich trudnych sytuacjach Bóg jest szczególnie blisko nas. Ja tak może zapytam przekornie. Mówimy o tym, że Jezus jest ze swoim kościołem, ale tutaj jest mowa tylko o siedmiu kościołach, które Jezus niejako podtrzymuje. A więc są pewne wybrane kościoły, jest ich siedem, a na pewno w tym regionie, wiemy to z historii kościoła, było znacznie więcej zborów, a więc dlaczego tutaj Jezus jakby tylko na siedmiu kościołach się skupił? Bardzo dobre pytanie, szukajmy odpowiedzi. Bo rzeczywiście, patrząc na Azję Mniejszą, tych zborów chrześcijańskich było więcej. Jezus wybiera siedem, wymienia je w określonej kolejności. I oczywiście możemy patrzeć na kolejne zbory, mówiąc o tym, co tam Jezus ma im do powiedzenia. I takie było na pewno pierwsze przesłanie, prawda? Za chwilę będziemy mówili, co Bóg na przykład mówi do zboru w Efezie. Ale to za chwilę. Natomiast oprócz tego, co jest oczywiste, a więc co konkretny kościół miał zobaczyć, usłyszeć o sobie, jakie, jakie ma znaczenie to, że jest wymienionych ich tyle i w takiej kolejności. W zasadzie to studiując całą księgę objawienia, dopiero mamy ten obraz pełny tego, dlaczego tak a nie inaczej. Więc e, mając już pewną wiedzę, jak gdyby na, ten, na temat tej księgi, możemy wiedzieć o tym, że. Albo nawet czytając tylko te wersety do tych, te listy, do tych siedmiu zborów, że zauważmy, że każdy jest inny, każdy ma inne. E, Potrzeby, każdy inny inaczej spełnia swoje zadania jest inaczej oceniany. Więc są to zbory, można powiedzieć, reprezentacyjne, reprezentujące albo jako takim symbolicznie przedstawiające jakieś no, problemy, bo tam pojawiają się te problemy w tych zborach, nie? jakieś zachowania, które są właśnie oceniane. Więc na podstawie tego można to jest jak gdyby do całego kościoła jest napisane. W tym sensie na pewno. Ale co jeszcze wynika właśnie z tego faktu, że mamy tych siedem kościołów? Jeszcze raz powtarzam, bo tak trochę naprowadzą nasze myślenie na kolejność, w jakiej są wymienione i opisane. I myślę, że kluczem jest też ta liczba siedem. Jan ma takiego konika, gdy chodzi o, o, o siódemkę, bo mówi o siedmiu kościołach, siedmiu świecznikach siedmiu duchach, siedmiu trąbach. Masę, masę tych siódemek występuje w Księdze Apokalipsy. A więc biblijna siódemka, czyli symbol pewnej pełni. Jest to też księga prorocza, a więc jej przesłanie się musi odnosić także do, do przyszłości. A wiem, że sięga swoim przesłaniem aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Więc w jakim sensie tych siedem kościołów, takie takiej kolejności, jak są wymienione, są symbolem pewnych epok, pewnych nastrojów, które istniały właśnie w historii Kościoła, od czasów Jana, aż do Kościoła, który yy, będzie istniał w czasie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. To jest ważne i myślę, że bardzo wyraźnie będzie to można zobaczyć po studium kolejnym, kiedy oprócz Efezu, kolejne kościoły zostaną opisane i scharakteryzowane. I zobaczymy tę zależność, jaką no, wyraźnie widać w historii chrześcijaństwa, że takie poszczególne epoki, odpowiadające charakterystyce, charakterystyce poszczególnych zborów, wystąpiły. Jeszcze może jedna kwestia. Zobaczmy, tak jak apostoł Paweł chociażby pisał listy. No, to jest list do zboru, do Efezjan, do zboru w Efezie. Tutaj te wszystkie listy. Są w jednym miejscu zebrane, to nie są poszczególnie wysyłane do każdego zboru. I to jest też ciekawe, czyli takie przesłanie, nawet indywidualne, w tym sensie, że będąc powiedzmy w tym zborze w Laodycei, można być tym typowym Laodycejczykiem, ale też być, mieć cechy tego innego zboru. Każdy ze zborów miał odczytać to poselstwo do wszystkich zborów. Mogę się odszukać gdzieś po prostu w danej sytuacji. I to jest właśnie, kolejny raz nawiązuję. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. To przesłanie ma mieć bardzo praktyczny wymiar. Ludzie mają z tego korzystać. Czasami przyjąć pochwałę, czasami zachętę, czasami naganę. Tak czy inaczej, to jest bardzo praktyczne przesłanie. I może zwróćmy uwagę na konkret. Dzisiaj w tym rozważaniu mamy sięgnąć także do pierwszego listu, jaki Pan Jezus skierował, jest to Kościół w Efezie. Jak się przedstawił temu zborowi? I dlaczego? W taki, a nie inny sposób? Może odczytam Apol Apokalipsa drugi rozdział, wersety 1 do 7. Do anioła zboru w Efezie napisz to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki, tak jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Jest to poselstwo do tego pierwszego zboru, do zboru w Efezie. I Tak, jeżeli rozważamy to historycznie, odpowiada to pierwszemu Kościołowi w tym pierwszym wieku. I tutaj bardzo wiele pochwał, że jest gorliwy, wytrwały, że ma tę miłość taką jak potrzeba, że pała gorącym sercem przechodzi problemy i wewnętrzne, i zewnętrzne. Są też jacyś ludzie, mówi o fałszywych apostołach, którzy. Docierają i jakby od wewnątrz burzą kościół. Przeciwstawia się, ten zbór przeciwstawia się temu. Nie cierpi nauki niektórych, też daje im odpór. Ale mówi, że w końcu też coś nie tak, bo zaczyna słabnąć, utracił swoją pierwszą miłość. Jak myślicie, dlaczego Pan Jezus mówi na samym początku do tego zboru w Efezie: Ja jestem tym, który trzyma w swoje ręce. Siedem gwiazd, przechadza się pośród siedmiu świeczników i mówi to Kościołowi, o którym można było powiedzieć bardzo dużo dobrych rzeczy. Myślę, że dlatego, że często mamy taką a, tendencję, by sobie rzeczy przypisywać. I raz może jak jest dobrze w Kościele, to nie wiem, przypiszemy to liderom, przypiszemy to dobrym programom, prawda? atmosferze, w atmosferze albo, albo przywódcy często sami yy, sobie. Tu jest pokazane, że tak naprawdę ten kościół jest zależny od, 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 od Jezusa Chrystusa, że jeśli coś jest dobrego w tym kościele, to stało się to dzięki, dzięki wierze w niego. I dlatego może Jezus podkreśla, że to nie przywódcy trzymają kościół w tym sensie, że nie wszystko od nich zależy. Ten kościół jest w tych mocnych, w tych pewnych rękach. A zaczyna się tutaj, powiedziałeś, wszystko od, od, od pochwały. To jest też taka metoda wychowawcza, myślę pana Boga. Że ma im coś do. Powiedzenia też negatywnego, ale zaczyna od, od, od dobrych rzeczy. I o tym za chwilę może, ale ja właśnie chciałbym jeszcze też zwrócić uwagę na to, że wiecie, czasami można być w takim zborze, o którym się myśli, mój zbór jest najlepszy. Dobrze być dumny z rodziny, z której się pochodzi, to wszystko jest fajne, a, ale to nie może być kosztem kogoś. Pan Jezus jest blisko każdego zboru. Każdego i każdy ma swoje potrzeby. Ale to jest jedno, zobaczcie. Gdybym tak patrzył na ten zbór w efezie, to mogę powiedzieć, jest to zbór, który naprawdę jest dobrze zorganizowany. Gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest poukładane. Każdy człowiek spełnia swoją rolę. Nawet jak przychodzą zagrożenia, co wcale nie było oczywiste, to te zagrożenia potrafiły być zidentyfikowane i problem rozwiązany, prawda? Jacyś Nikolajci, może nie będziemy mówili teraz, kto to mógł być, ale przynoszą jakąś herezję, są. Ocenieni i ich nauki nie stanowią zagrożenia, bo zostały wyeliminowane. I nagle Pan Jezus w tym takim pięknym opisie mówi: Ale mam ci nieco za złe. Nieco to, tak trochę. No nie prawda? Tak trochę. Tak to mogłoby wyglądać. Jaki problem jest przez Jezusa określony w tym zboże? Że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. miłość. Czyli czego zabrakło tym ludziom? Jak słyszycie, zabrakło wam, czy porzuciliście swoją pierwszą miłość, to, to, to co, o co chodzi tak naprawdę? Znamy to pojęcie, używamy je nawet w takim języku powszednim, że ktoś porzucił swoją pierwszą miłość. To nie chodzi o to, że nie ożenił się ze swoją pierwszą, pierwszą dziewczyną, ale w tym sensie, że pewne kwestie, które były pierwszoplanowe, pierwszorzędne, stały się takimi drugorzędnymi, że. Zanik ten pierwotny duch, tej, tej pasji, tej takiej miłości, tego oddania. Wciąż ta miłość była, ale to już, nie jest, to już nie jest ta świeża miłość. To jest już taka miłość małżeńska po 20 latach wspólnego związku. To, to, to znaczy może, może jako doświadczony małż, o co chodzi z, z tą miłością po 20 latach związku? Myślę, że wciąż jest, ale już nie jest taka, jak była na początku, taka szlona, taka pełna poświęceń, która uskrzydlała. Stała się taka rozsądna, umiarkowana, ale pojawiły się pewne problemy już mężowi, ciężko teraz wynosić śmieci. Aha. No tak, bardzo jasno określone. Natomiast słuchajcie, ja chciałbym, żebyśmy sobie to właśnie tak uświadomili, bo czasami takie, takie westchnienie, utraciłeś pierwszą swoją miłość, to jest tak, jakby człowiek sięgnął do tego okresu właśnie narzeczeństwa, tego tak zwanego okresu godowego, kiedy wszyscy są naprawdę, no niektórzy mówią nawet w takim pewnym zaburzeniu psychicznym, psychicznym i mówią, jak tego nie ma, to nie ma miłości. Chyba nie o to chodzi. Narzeczeństwo ma swoje piękne strony, małżeństwo ma swoje piękne strony, a miłość w jednym i drugim przypadku może być prawdziwa. Tylko kiedy, kiedy właśnie Jan mówi, że utraciłeś swoją pierwszą miłość, to co, co tak naprawdę się stało? Znaczy, nie wiem co konkretnie, ale, ale, ale czego może brakować tym ludziom? Jezus daje receptę, na piąty werset. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Czyli chodzi o to, żeby zacząć. Może już się nie chce pewnych rzeczy, pewne rzeczy się odkłada. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Czyli bądź zdolny do tego, żeby troszczyć się o innych, poświęcać się, żeby myśleć o innych. Zauważyliście, że Pan Jezus nie mówi o emocjach teraz wcale? Tylko mówi o uczynkach. O zaangażowaniu. O zaangażowaniu w pewne rzeczy. No, no, rozmawialiśmy, już Mariusz też powiedziałaś właśnie o tym, że coś się zmieniło, coś się wypaliło. Wiecie, czasami można nad tym przejść obojętnie, machnąć ręką, powiedzieć, tak już musi być, a Pan Jezus mówił, nie, ty z wielkiej wyżyny spadłeś, z wielkiej góry spadłeś, byłeś wysoko, naprawdę zaczyna się coś bardzo złego, bo jeżeli nie. To ja tego nie zostawię w taki sposób, bo to nie jest rzecz, która po prostu może być tolerowana. Może chciałbym coś powiedzieć mm -hmm. że takiego, że w tym pierwszym okresie chrześcijaństwa, kiedy chrześcijanie witali się pozdrowieniem Maranata, kiedy oczekiwali, że Pan Jezus przyjdzie w każdej chwili niemalże, że będzie to być może no, w następnym tygodniu, <noise> może dzisiaj nawet. No byli, że to jest, przyjście Chrystusa jest bardzo bliskie, żeby spełniło się to wszystko, na co czekali. A i to te wyżyny, to są właśnie wtedy, kiedy oni tak oczekiwali, tak gorąco, to ich zaangażowanie w pracy do tego, żeby głosić to też innym ludziom, dzielić się z tym, tym radosną nowiną, że Pan Jezus przychodzi i przyjdzie i uczyni królestwo, które no, nie przeminie już więcej, w którym nie będzie tak wielu rzeczy, które zdarzają się teraz. I teraz pomyślmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kościół chrześcijański już trwa jakiś czas. Ci wierzący w Efezie już w tym kościele są. Ugruntowani? Jaki powinien być efekt tego, że ludzie są długo w kościele? Powinno być lepiej, a, jest? a Ja myślę w ten sposób. Patrzmy na czas powstania Księgi Apokalipsy. Mówi się, że około 95, tak, 6 rok. Od początku Kościoła to już upłynęło około 60 lat. Czyli to już nie jest pierwsze pokolenie, to już jest kolejne, drugie pokolenie. Nieraz widzimy w Biblii, że w ciągu jednego pokolenia wśród Żydów Zachodziły tak, z, takie zmiany, że przyszło pokolenie, które już nie znało Pana, prawda? Ich rodzice służyli Bogu, a kolejne pokolenie już nie znało Pana. Zachodzą te zmiany bardzo, bardzo szybko i teoretycznie oni powinni być może być wciąż bardzo blisko Boga i w jakim sensie są blisko Boga, tu nie padają jakieś bardzo takie ostre zarzuty, ale jednak już to nie jest to, co było w tym pierwszym pokoleniu. Gdzieś pewne rzeczy zatraciły się, zagubiły na coś innego. Być może kładzie się już dzisiaj akcenty. Kościół urósł gdzieś przy końcu I wieku. Nie wiem, około 10 milionów chrześcijan, prawda? Kwestie organizacji tego kościoła. To już nie jest ten kościół spontaniczny z jego początków. I to jest właśnie rzecz, o której myślę, że możemy i powinniśmy rozmawiać nie z takim poczuciem. Że mamy teraz ich zganić, bo nie o to chodzi. Myślę, że możemy o tym rozmawiać, powinniśmy o tym rozmawiać z wielką pokorą. Tak po prostu bywa w życiu. To jest los, który może dotknąć mój kościół, mój zbór, mnie samego. I chodzi o to, żeby kto ma uszy, niechaj słucha, żeby to zobaczyć. Kiedy czytamy, to, co pan Jezus proponuje, mówi to wspomnij z jakiej wyżyny spadłeś. My mówimy o tej wyżynie, wspomnij. Ty w ogóle zauważ w jakim jesteś stanie. I, i, a Jezus jest blisko, on się przechadza pośród tych siedmiu złotych świeczników, trzyma w ręce siedem gwiazd. Jezus hmm. jest blisko, ale. Ale chodzi o to, żeby z tej obecności Jezusa Chrystusa skorzystać. Ewa, jeszcze chciałeś też coś powiedzieć. No właściwie to już zostało powiedziane, ale właśnie taką receptą chyba jest to świadome życie. Nie tak jak płynę w tym chrześcijaństwie. Tylko co? Rozmyślać, bo to, co mówi, wspomnij, upamiętaj się. Czyli żeby tak świadomie podejść do tego kształtowania swojego chrześcijaństwa. Nawrócenie to jest kwestia każdego dnia, prawda? Świadome przeżywanie swojego chrześcijaństwa. Nawrócenie jako coś, co się po prostu zdarza w moim życiu, co następuje wtedy, kiedy powinno nastąpić. Pan Jezus wyciąga rękę i, i ci ludzie mają perspektywę ratunku. Na ile skorzystali? My tego nie wiemy. Ale przesłanie to jest naprawdę takie bardzo uniwersalne. Tak jak wspomniałem, już w przyszłym tygodniu. Będzie kolejne rozważanie, gdzie będzie można się zagłębiać w kolejne listy do zborów i w Smyrnie, i Pergamonie, i Teatryze, aż, aż po C. Ale to jest kwestia rozważania, które na pewno wniesie też wiele światła w stan, w jaki może się znaleźć człowiek, wierzący człowiek, zbory całe. I próba Jezusa Chrystusa, by nam pomagać. Zbliżamy się do końca naszego rozważania. Chciałbym Wam bardzo podziękować. Może podziękujmy też Panu Bogu w modlitwie. Boże, łaskawy i Panie nasz, który jesteś w niebie, chcemy Ci podziękować za Twoje niezwykłe staranie o nas każdego dnia, kiedy nawet wtedy, kiedy nie widzimy tego, tego starania, Ty wciąż dbasz w różny sposób. A z perspektywy czasu możemy to dostrzec, jak wiele rzeczy uczyniłeś każdego dnia dla nas, abyśmy mogli być z Tobą, abyśmy mogli żyć nawet na tej Ziemi. Ty Boże, daj nam zrozumieć to wszystko, co doświadczamy, aby ta niezwykła miłość, jaką mieliśmy na początku, aby mogła trwać. Daj, Panie, aby. Każdy z nas mógł doświadczyć tego na co dzień. Tak codziennie, ciepło, gorąco, tak na samym początku. W Twoje ręce się więc polecamy i Ty obdarz nas swoim duchem i miej w opiece tak jak dotąd. W imieniu za to proszę. Amen. 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 Jeszcze raz dziękuję Wam za wspólny czas przy Bożym Słowie. I chcę też podziękować wszystkim, którzy są uczestnikami tego rozważania, ale na odległość, poprzez łącza internetowe. Chciałbym, żebyśmy mogli cieszyć się Słowem Bożym i korzystać z niego w całej pełni, dlatego zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego też do naszego zboru tutaj w Podkowie Leśnej już za tydzień. A jak powiedziałem, będzie okazja czytać i rozważać kolejne listy do kościołów, które są wymienione w Księdze Apokalipsy.